Cześć, witaj w kolejnej lekcji. Kolejny moduł działamy. Uczymy się. Jak czytać taby? Według mnie w ogóle tabulatura to jest jeden z ciekawszych wynalazków stworzonych przez człowieka. Bardzo fajny. Oczywiście tabulatura opiera się na. stworzona jest na podstawie pięciolinii. Czyli to, co jest od wieków, był używany zapis nutowy używany w muzyce klasycznej i tam później po kolei, po kolei yy, oczywiście do, do współczesności yy, to ten zapis, yy, ta, ten zapis nutowy jest przeniesiony na na tabulaturę tabulatura to generalnie odzwierciedlenie sześciu strun, czy siedmiu strun czy pięciu strun jak basówka yy, czy ośmiu strun przeniesienie tych strun na papier yy, porobimy sobie Pierwsza lekcja, gdzie jakiś papier wyciągam, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, raz, 2, 3, 4, 5 raz, 2, 3, 4, 5, 6 i teraz generalnie jak czytamy tu tabulaturę, bo sobie jeszcze tak narysuje. Kreska, która tu jest pionowa, to jest próg zerowy, czyli gitara... Tu jest próg zerowy, można powiedzieć, że to yy, tutaj ten strunnik odw odwzorowuje nam po prostu próg zero, czyli tak jak mamy tutaj na tej kartce roz rozrysowałem, próg 0 to jest to jest ta linia i teraz jeżeli my siedzimy przed tabulaturą, to zawsze tabulatura jest na odwrót Ym, tak jak widzisz, tutaj mam najgrubsza struna jest tutaj najcińsza jest tutaj natomiast jeżeli my mamy czytać tabulaturę to nam się ona odwraca i mamy przed oczami ją tak czyli tu musimy sobie zawsze zapamiętać Coś jak z pięciolinią, yy, musimy zawsze sobie zapamiętać, że od lewej do prawej są progi. W pięciolinii chodzi generalnie o dźwięki, które mamy, prawda? Nie o progi, tylko C, D, E, F, G, A, B, Tutaj natomiast mamy po prostu yy, rozpisane rozpisane progi. Oczywiście wartości, wartości rytmiczne też jak najbardziej są na tabulaturze zapisane. I teraz, dobra, zróbmy sobie eksperyment, zróbmy sobie ćwiczenie takie, że oczywiście w zależności od, od programu, od yy, sposobu zapisu nutowego, bo na przykład w samym Guitar Pro można zapisać nuty w stylu jazzowym, w stylu standardowym, yy, więc różnie, różnie one się, znaczkami różnią, ale generalnie ja robię coś takiego, ja używam w, yy, w ten sposób, że w polach Wpisuje progi jeżeli chodzi o, o, o akordy yy, natomiast jeżeli my mamy czytać sobie dźwięki no na przykład zrobimy coś takiego 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 To jest bardzo mądre rozwiązanie po prostu mam nadzieję, że to, że to dobrze widać yy, po prostu cyframi Oznaczamy na najgrubszej strunie próg to jest cyfra 1, 2, 3, 4. Na strunie następnej, czyli piątej A, 1, 2, 3, 4. Na strunie czwartej 1, 2, 3, 4. Ja akurat specjalnie wpisałem w linię tutaj, żeby, się nam, żeby nam się tutaj nie, nie myliło, yy, więc to, żeby było, żeby było jasne, bo na przykład yy, w Guitar Pro zapisane jest dokładnie na strunie, na strunie zapisany jest dźwięk, żeby się jeszcze bardziej nie myliło. Wartości rytmiczne, mam nadzieję, że ten tux z gitar masz zainstalowany, więc wartości rytmiczne i, i, i melodie i całe, całe te przebiegi, które słuchamy, to możesz sobie odsłuchać, więc o to jest bardzo fajne w ćwiczeniach od samego początku, od którego mówi, mamy włączane ćwiczenia do, do pobrania w lekcji, to... Jest rytm podany. Po prostu naciskamy play i muzyka leci. Wspaniale, bardzo fajnie. To nam naprawdę ułatwia niesamowicie nam ułatwia zabawę z gitarą, bo nie mamy samych tabulatur. Jeżeli mielibyśmy same tabulatury, to one też. Jeżeli ktoś nie ma wprawy, to sobie nie wyłapie. Jak mam grać? Czy mam grać. Tydym, 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 czy. czy. prawda? To to jest akurat utrudnione. Yy, więc w skrócie yy, w zasadzie to już na pewno na pewno wiesz jak się tę tabulaturę czyta. Jak się tabulatura czyta. Na pewno trzeba pamiętać właśnie o tym żeby yy, że czytamy czytamy. Jeżeli przyłożymy zapis tak to my to widzimy go yy, można powiedzieć do góry nogami do góry nogami mamy te dźwięki te dźwięki zapisane. I właściwie, właściwie zapis alubulatorowy cały czas się przewija, więc jakby nawet jeżeli jeszcze w jakiś sposób nie poznałeś tych, tego zapisu, to najwyższy czas jest teraz ogarnąć, bo jak my już zaczniemy grać utwory, tam już trzeba mieć na tyle to obcykane, żeby nie zastanawiać się, który paluszek, w którym miejscu i która to jest struna. Po prostu musimy wiedzieć, że jak odwracamy to patrzymy przed sobą, to na dole, na dole jest najgrubsza struna najgrubsza struna, najcieńsza struna. Najgrubsza struna, najcieńsza struna. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Wartości rytmiczne są właśnie tak jak mówiłem już w Guitar Pro rozpisane, czyli generalnie widzimy te wartości rytmiczne, one są jeszcze bardziej uwypuklone i je można naprawdę, tak naprawdę zaobserwować na pięciolinii. Więc obserwujemy cyfry, które są napisane na na, tych, na, na, na progach, ale wartości rytmiczne, czy to jest ósemka, szesnastka, pauza ćwierćnutaj i tak dalej, to my widzimy wszystko w zapisie e, pięciolinii. Dlatego bardzo dobry zapis jest taki, jak ma program gitar Pro, czy z gitar, że my po prostu widzimy całość, widzimy pięciolinię z wartościami rytmicznymi i sześciolinię czy tabulaturę e, z dźwiękami na gryfie, który mamy nacisnąć. E, więc twoje zadanie będzie e, po prostu sobie obeznanie z tabulaturą. Yy, wrzucę do tego filmu jakieś yy, yy, przykładowe yy, ćwiczenia jeszcze na tabulaturę, jakieś takie rozpiski, aczkolwiek cały czas to robimy, więc yy, pojęcie już masz, wiesz jak to ogarniać, no i właściwie jedziemy do następnej lekcji. Tak więc zobaczymy się niebawem.